zrobiłem tak zwane stopi, czyli ustawienie się na przednie koło, prawie że pionowo, i widziałem tylko i wyłącznie asfalt. Nie miałem pojęcia, co w tym momencie zrobić, więc trochę tam instynkty zareagowały, ale jak już uderzyłem, to uderzenie było tak mocne tylnego koła w ziemię, że to zawieszenie się skompresowało i odbiło mnie z powrotem. I potem też jeszcze troszkę tak się bujało. Ta niestabilność się utrzymała do całego zakrętu. Ja hamowałem po prostu na limicie, a strasznie dobry jestem na hamowaniach, takich mocnych. A i tak ledwo co się zmieściłem, żeby nie skosić kilku zawodników przede mną. Udało mi się jakoś wejść w ten zakręt i no i pojechałem dalej. I ten wyścig właśnie, to był Mistrzostwa Hiszpanii, wtedy dowiozłem to też pierwsze miejsce w Estoril z dosyć taką relatywnie sporą przewagą, ale ten początek wyścigu był całkiem emocjonujący. Cześć! Jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.